Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Także ja uważam, że zmiany zaproponowane na pewno są potrzebne nam wszystkim i tym, którzy rządzą, i tym, którzy są w opozycji, bo te role kiedyś w końcu mogą się zmienić i wszyscy mogą na tym skorzystać. Wiemy, jak wygląda dzisiaj praca Sejmu, jak wygląda zdanie i Polaków, i samorządowców, którzy często mówią, to wy uchwaliliście, to wy zrobiliście. No niestety te wy spada wszystko i słusznie na, nawet nie na koalicję tutaj posłów rządzącą, tylko często na rząd, bo dzisiaj system przywożenia tych ustaw, uchwalania ich w 3 dni, często nawet w kuluarach posłowie koalicji rządzącej skarżą się, że sami tego nie znają, że sami są tym czy tamtym zaskoczeni, czy chociażby później te słynne łamanie sumień, bo tak trzeba, bo tak rząd nakazał, ale państwo zapomnieliście o tym, czym jest parlament. To tutaj jest ta władza i to tutaj jest narzucanie i kontrola rządu. Niestety wszystko do góry nogami zostało wywrócone przez lata i dlatego też zmiany te są naprawdę konieczne i wyjdą wszystkim na dobre. Mam pytanie do posła sprawozdawcy. Jak to wygląda w tych krajach, na które często pan premier Tusk powołuje się, że tam jest lepiej, że powinniśmy iść za tymi krajami? Wielka Brytania, Anglia. Przepraszam. Dziękuję.